Ale jednak nie pasowała ta formuła kilku twoim koleżankom. Wcześniej odeszła Magda Mołek, która powiedziała, że... Mogę nawet przeczytać, żeby było 1:1, że miała dość, wolała robić swoje i nie chciała się więcej przepychać z ludźmi, którzy wiedzą lepiej. Brakowało jej wolności, jak rozumiem, w tym, co może robić. Rozumiesz takie podejście, jej decyzje? Widocznie Magda tak czuła. Ja bardzo żałuję, że Magdy nie ma w programie, bo uważam, że znakomicie wykonywała swoją pracę. Była inna niż ja, inna niż Paulina, inna niż Kinga i każda z nas tam była zupełnie inna. Rozumiem pewien rodzaj jakiegoś wypalenia. Może Magda miała poczucie większej chęć na większą wolność. Chciała też wrócić do dzieci. Bo mówiła, ja myślę, że przede wszystkim chciała wrócić do dzieci, bo ja mam dorosłego syna i mi jest łatwiej poświęcać dużo czasu na to, co robię, a to jest mama dwójki małych dzieci. Więc podzielić ten świat między zawodowy a rodzinny naprawdę nie jest łatwo. Ale Magda znalazła swoją ścieżkę. Ja wierzę, tak, oczywiście uwielbiam Magdę i wierzę, że ona wróci do telewizji. Wróci i będzie robiła rzeczy, które chce robić. Może nie chciała się barować z rzeczywistością, a ja to lubię, na przykład taki sport, żeby zrobić swoje i wymusić swoje. Umiem to robić. No i muszę jeszcze o drugą zapytać, fantastyczną prowadzącą, którą wspomniałaś zresztą, Kinga Rusin. Tutaj myślisz, że też jest szansa, żeby powróciła do telewizji, bo ona w najnowszych wpisach jednak sugeruje, że to podróżowanie po świecie i bycie bizneswoman to jest to, co ją najbardziej teraz kręci. Ja uważam, że Kinga znalazła swoją ścieżkę, której jej nieco zazdroszczę. Jak jeszcze pokażę jedno zdjęcie, to pojadę do niej. Czyli ta ścieżka nie bizneswoman, tylko turystyczna. Turystyczna na Kostarykę i powiem jej, co o tym myślę, ale myślę, że ona jest szczęśliwa. Ja widzę to, ale jest coś takiego jak choroba telewizyjna. Więc może doświadczenia, które Kinga zbiera teraz, na przykład podróżnicze, bo biznes to jest jedna część jej działalności, przerodzą się w coś, co będzie telewizyjnym cyklem. Przecież tego nie wiemy. Poznała światy, do których my nie dotarliśmy. Była i spotkała ludzi, których my nie spotkaliśmy. Zbiera materiał na nowe. Moim zdaniem tak. I jeśli uzna, że chce, że potrzebuje, a może żyje życiem wolnego człowieka. Wczoraj zadzwonił do mnie przyjaciel, który też pracował kiedyś w TVN, więc to nie jest jedyna osoba, która rezygnuje z jakiejś funkcji. Jest. Powiedział mi, wiesz gdzie jestem? Nie wiem, w Genui mieszkam. O, mówię, sukin, kocie, ty jeden. Mam 16 stopni w cieniu, tak, kilometr do plaży. Krótkie spodnie noszę tylko i klapki, a mój kot czuje tu się bardzo dobrze, będę tutaj pracował zdalnie. Ludzie wybierają też takie ścieżki, trzeba to uszanować, trochę im zazdroszczę i fantastycznie jest to, że każdy w tym się spełnia. Ja uważam, że Kinga jest człowiekiem spełnionym i szczęśliwym, a kiedy będzie chciała, myślę, że każda telewizja ją łyknie.